Requiem dla samej siebie, z płyty Bez limitu, wydanej w 1983 roku, śpiewał zespół 2 plus 1. I taka ciekawostka związana z zespołem. Na początku lat 70. z Elżbietą Admoch, Januszem Krukiem współtworzył zespół 2 plus 1 Andrzej Rybiński, który jest moim dzisiejszym gościem w programie Niżej Bal. Bardzo mi miło, witam serdecznie. Może na chwilę przy tym zostaniemy, dobrze? Ale rzeczywiście. Bo to początek chyba kariery, prawda? To najwspanialsze w ogóle lata, ponieważ to były, miałem tam niewiele więcej jak 20. I to były początki faktycznie wspaniałej przyjaźni, która trwała przez wiele lat, mimo że potem rozeszliśmy się. No właśnie, dosyć szybko w sumie. Po roku czasu. Ja stworzyłem zespół Andrzej i Eliza ze Zbyszkiem Chodysem, z Elizą oczywiście, a oni pozostali przy swoich preferencjach, także... Trochę się nawet ścigaliśmy na początku. No właśnie, bo to wszystko było takie. Ale potem... Janusz i Elżbieta, ty z Andrzej, Elizą, prawda? Tak. To były też oczywiście relacje jakieś takie personalne. Oczywiście. Tak. No potem rozeszło się i u Janusza się rozeszło, no i tak, się rozeszło. Tak. Jakoś poszło to troszeczkę inaczej. Ale początki faktycznie wspólnie w jednym pokoiku z Januszem mieszkaliśmy. Śmieję się, że jak do Janusza przychodziła Elżbieta, to ja dostawałem na kino. Było pięknie. Wspomniałeś, że na początku lat 70. jak tworzyliście Andrzej i Eliza z Elizą, był tam też Zbyszek Hołdys. Skąd tak. On się tam wziął? Bo... To znaczy oni byli na początku w ogóle, aha. Ja do nich doszedłem. Oni mieli taki zespół. Tworzyli taki zespół, który miał się nazywać Inne Rzeczy Elizy, bardzo tajemniczo. I tam był Zbyszek Hołdys, była Eliza i Sławek Żak, taki basista. Ja wtedy straciłem gitarę. Pomieszkiwałem sobie czasami w klubie piosenki Zakr w Bristolu na Pięterku. Czasami zdarzało mi się, że nie miałem gdzie mieszkać. Miejsce. Tak, więc ja sobie tam sypiałem nocami i poranki miałem bardzo przyjemne, ponieważ kelnerki przynosiły mi cudowne śniadanie, świeżutkie bułeczki. I ja miałem tam gitarę położoną na takiej leżance. I pani kelnerka nie wiedziała o tym. Przyniosła mi śniadanie, szczęśliwa, że je dostałem. Z podskokiem usiadła prosto na gitarę. Gitara pękła. No i pojechałem do Elizy, żeby pożyczyć gitarę od niej. Oni mieli jakąś próbę. Wmiksowałem się ze swoim wokalem do niej. I stwierdziliśmy, że coś fajnego było wspólnie zrobić. Także na początku zespołu Andrzej Eliza to był Zbyszek Hołdys, Eliza, tenże Sławek Żak i ja. To w ogóle w pewnym momencie stał się taki twór rodzinny. Nie dość, że pierwsza płyta miała tytuł Drzewo Rodzinne, tak. To wydana w 1972 roku, to jeszcze w 1974 roku do ekipy dołączył Jerzy Rybiński. Tak, basista zespołu No To Co, w którym wtedy niespecjalnie wiele się działo. Odszedł od nich, mój basista poszedł na miejsce jego do zespołu No To Co, a czyli Czesław Mogiliński, który mieszkał w Ameryce tam cały czas, a Jurek przyszedł do nas i był to zespół faktycznie rodzinny. Fajne, fajne czasy. Rok, nie wiem, czy 1973, czy 74, to była czas relaksu, różnie podania. 74. I rok później z tą piosenką wystąpiliście w Opolu. W Opolu dostaliśmy nagrodę, tak, potem śpiewaliśmy jeszcze tę piosenkę na festiwalu w Rennes we Francji, dostaliśmy też jakieś tam... Gronostaja jakiegoś, nie pamiętam, złocistego, czy jakiegoś innego. To w takim razie zobaczmy, posłuchajmy. Czas relaksu, płyta w 1994, nagroda w Opolu w 1995, a specjalna wersja rok 1999. Andrzej Rybiński, Zbigniew Wodecki, Ryszard Rylkowski.